Witajcie przy 20 walce tego turnieju. I od razu coś mocnego. Nagato przeciwko Obito Uchiha 1. I to będzie bardzo mocna walka. Dwóch bardzo mocnych przeciwników. Zobaczymy, kto wygra. Niech wygra ten, kto ma szczęście, albo lepszy. Chociaż ja bardziej lubię Nagato od Obito, bo chociaż obaj są podobni do siebie, jeżeli chodzi o swój charakter. Jeżeli chodzi o rolę, którą grali, ale Nagato jest fajny. Ucieszyłem się, że można było zobaczyć Nagato w Edo Tensei, że on w końcu można nim tutaj walczyć, a nie tylko Painem. No mogliśmy też normalnie Nagato walczyć, bo wolę Nagato od Yutsuhiko, czy jak on się nazywał, Yutsuhiko. Ten, który był, no, marionetką Pain. No dobrze, to powiedziałbym, że Nagato bardzo ładnie otwiera tutaj rundę swoimi czerwonowłasymi atakami, niczym Shanks zapierdziela. Obito musi wiele przeżywać tutaj, ale jednak bloczkiem, albo przełamaniem bloku, nie wiem jak to inaczej nazwać, sobie tutaj nieźle radzi. Trochę tam on zablokował, ale Nagato jak na razie o wiele lepiej sobie radzi z atakami. O wiele lepiej sobie radzi z atakami, zabrał więcej życia i teraz właśnie przed chwilą też zablokował i odrzucił Obito. Mimo, że Obito jest teraz jako Jinjuriki 10-ogoniastego, to i tak jest to... jest szansa, że przegra, szczerze. Bo to, jeżeli chodzi o moc przy danej postaci, nie ma tutaj żadnego sensu. Tu chodzi raczej o to, jak to gra. No bo to gra. I Nagato znowu obrywa, ale... znowu, ten Obito jest takim spamerem, co prawda. Trzeba powiedzieć, że jest takim spamerem, bardziej na odległość, bardziej swoimi swoimi specjalami bardziej się posługuje. A Nagato bardziej taki fajny, taki bardziej dobry, tutaj mówi to. Dokładnie tak. Gdyby użył jeszcze swojego specjala, byłoby, no super, mógłby wtedy też wyrównać trochę życie. Ale raczej nie wyrównać życie, bo życie było już wyrównane cały czas. Chciałem coś innego powiedzieć, chciałem innego życia, że czegoś innego użyć. Kurde, takie szybkie, że muszę się na tym koncentrować i za bardzo na gadaniu się nie koncentruję. Nie jestem dobrym komentatorem piłki nożnej. Chciałem powiedzieć, że mógłby teraz wykończyć Obito bardzo szybko swoim specjalnym atakiem, ale to Obito teraz zaczyna odwracać miecz, powiedzmy tak, ostrze teraz na Obito, ale jednak Obito kontratakuje. A ktoś zaczął nagle używać swojej podmiany. Bo gdyby nie te ataki takie, jeden po drugim, takie szybkie ataki spamowane. Ale ja widzę jednak, że Nagato większe szanse niż Obito, bo on ma te takie swoje spamowane ataki, te swoje super ultimate'y, ale Nagato ma wszystko inne fajne. Plus dobre ultimate i wszystko, więc pierwsza runda jest zdecydowana dla Nagato i jestem zadowolony z tego. Chociaż Obito też jest kandydatem na następne rundy, ale i tak, myślę, że no i tak jak tutaj walczy Nagato, jeżeli będzie walczył tak dalej, to ma większą szansę na wygraną i ma szansę na następne rundy, może nas zaskoczyć jeszcze. Mimo, że można pomyśleć, że wcale taki silny nie jest, bo mało ludzi gra nim na multiplayerze z tego co widziałem. Jeszcze nigdy nie trafiło mi się, że ktoś gra jako Nagato. Postać bardzo niedoceniana przez wielu, moim zdaniem. Ale jeden z najfajniejszych antagonistów, jak nie... no, może nie najfajniejszy, ale na pewno w top 3 albo top 5 się znajdzie jako jeden z najlepszych antagonistów. Na pewno lepszy od Obito i od Madary. Ale nie lepszy od Orochimaru i nie lepszy od Zabuzy. Ale to są już takie inne swoje... są takie postacie same dla siebie, one takie charaktery, których nie da się tak łatwo zniszczyć. No i druga runda zdecydowana dla Obito, ale tylko dlatego, że zaczął spamować. To jest moc spamu, jak przy Temari, jak przy Tenten, jak przy Deidarze. Moc spamu. Moc spamu, spamowania atakami, moc spamowania na odległość i tego wszystkiego innego. To jest właśnie to, co Obito tutaj ma. Ale może jeszcze uda nam się zobaczyć coś ze strony Nagato, na przykład przebudzenie albo coś takiego, albo rozwalenie czaszki o podłogę. Tak jak w American History X, jak tam ten ciemnoskóry musiał położyć zęby na chodniku i no, wtedy wiecie, co się zdarzyło. I tak to właśnie wygląda, dokładnie to samo widzimy tutaj, tylko że tutaj nie ma chodnika, a za to coś takiego. Jak ja lubię ten specjalny atak. Jeszcze teraz jeden kombos, albo dwa kombosy, albo normalne, jedno odpchnięcie, jedno zwykłe jutsu, jedna taka bariera i będzie po wszystkim już pokonany. Obito może bardzo szybko zdechnąć. Właśnie o tym mówiłem, teraz jeszcze szybko ultimate'a, albo coś innego, albo jakiś kombos, ale niestety udało się to Obito ominąć. Tak faworyzuje tutaj Nagato, szczerze. Nie mogę być nieszczery i nie faworyzować go. Ale to już i tak ja decyduję, kto wygra. Teraz Obito jeszcze może nas zaskoczyć i wygrać. W końcu patrzcie, ile życia. Wyrównał już nieco życie z Nagato, ale jeżeli Nagato użyje teraz jeszcze raz ataku, jeżeli raz, teraz jeszcze kombos, już bardzo mało życia, jeszcze bardzo mało brakuje do zwycięstwa Nagato. I Nagato zwyciężył. Sopran przechodzi do następnej rundy, a Obito stracił.
No bardzo mi przykro, Kir Mars. Ciebie też bym chciał zobaczyć dalej, ale Nagato tak ładnie tutaj się bił. I jako postać jeszcze jest też trochę fajniejszy, więc... No. Bardziej się cieszę, że Nagato wygrał, ale wybacz mi to. Ciebie też bym chciał zobaczyć dalej. Może w następnym turnieju, kiedy będzie turniej na przykład Super Smash Bros, wybierzesz Mario albo coś takiego i wtedy wygrasz, wtedy wszystkich rozwalisz. No ale zobaczymy. W każdym razie zapraszam do następnej walki, do 21, gdzie będą walczyli Młody Gara, czyli Marshall 66, przeciwko Sakurze, czyli Mr. Deadly Master. Aha. To może być bardzo ciekawa walka. Sakura przeciwko Garze. Walka, która nigdy nie istniała, ale i tak będzie ciekawa. Okej, no to powiedziałbym, że zapraszam do następnej walki. Na razie. Cześć.